mowa o tym, że władza suwerenna należy do narodu. Ja nie wiem, czy znalazłbym tutaj na krakowskim przedmieściu kogokolwiek, kto mógłby powiedzieć, że się czuje suwerenem w tym kraju i jakaś władza do niego należy. Jesteśmy wszyscy, zostaliśmy wszyscy sprowadzeni do poziomu wyrobników w tym państwie. Jesteśmy tylko ludźmi, którzy mają pracować i płacić podatki. Suwerenem stały się partie polityczne. I klasa tych politykierów odebrała nam podstęp tak naprawdę. I my żyjemy w wolnym państwie, ale czy my jesteśmy nim, czy my jesteśmy jego właścicielami? Nie, właścicielami jest to oligarchia. Ta grupa polityków, którzy sobie zapłaszczyli ten kraj. Oni decydują o każdej kwestii, a nas wysyłają, nie wiem.